Lenin wyszedł z drzwi budynku administracyjnego w fabryce Michelsona. Był 30 sierpnia 1918 roku. Za nim podążał tłum robotników, którzy brali udział w skończonym właśnie spotkaniu. Jednakże w pewnym momencie ktoś poślizgnął się w drzwiach, przewrócił, uniemożliwiając ludziom podążającym za Leninem wyjście na dziedziniec. Lenin był więc sam w otoczeniu tylko paru osób. Podszedł do samochodu, otworzył drzwi, postawił nogę na stopniu i usiłował wejść do kabiny, gdy podeszła do niego kobieta skarżąca się, że wojsko na dworcach kolejowych konfiskuje chleb. Lenin odpowiedział, że zna tę sprawę i wydał polecenie wstrzymania takich działań. I w tym momencie padły trzy strzały. Lenin, krwawiąc, osunął się na siedzenie samochodu. Jego kierowca, Siergiej Gil, zauważył kobietę w roboczym kombinezonie, która strzelała do Lenina. Wyszarpnął rewolwer z kabury i rzucił się w pogoń za nią. Jednakże kobieta zniknęła gdzieś na dziedzińcu fabryki. Gil wrócił do samochodu, wsiadł i z ciężko rannym Leninem odjechał w stronę Kremla. Lenin niechętnie opuszczał Kreml, gdzie czuł się bezpiecznie strzeżony przez łotewskie oddziały. Ciekawe, że przywódcy Kremla uznali Łotyszy za najwierniejszych rewolucji i im powierzali najtrudniejsze zadania ochrony Kremla, mitingów partyjnych. Lenin, który w marcu 1918 roku przeprowadził się na Kreml, tylko dwukrotnie był w Piotrogrodzie, w tym mieście, kolebce rewolucji. Jednakże nie mógł całkowicie zerwać tego bezpośredniego kontaktu z robotnikami. Dla celów propagandowych musiał jeździć do moskiewskich zakładów. Starał się robić to w każdy piątek, ale nikt oczywiście nie wiedział, do którego zakładu skieruje się Lenin, a robotnicy w tym zakładzie dowiadywali się w ostatniej chwili. Tak też było 30 sierpnia 1918 roku. Lenin udał się najpierw do gmachu giełdy zbożowej i tam wygłosił płomienne przemówienie, a następnie pojechał do fabryki Michelsona. Tam, gdzie dosięgły go kule, dwie kule. Gdyż trzecia z kul wystrzelonych przez zamachowczynię trafiła w kobietę, która skarżyła się, że wojsko konfiskuje chleb na dworcach. Historia nie zanotowała jej losu. Te zdjęcia nakręcono w październiku 1918 roku na Kremlu. Lenin przechadzał się ze swoim sekretarzem, Władimirem Bącz-Brujewiczem, aby pokazać społeczeństwu, że czuje się dobrze. Z dwóch kul jedna drasnęła ramię. Druga, trafiając w lewe płuco, spowodowała bardzo groźną ranę. Jednakże Lenin zadziwiająco szybko powrócił do zdrowia. Lekarze byli jednak innego zdania i wymogli, aby 25 września wyjechał na rekonwalescencję do Gorek. Tam miał odzyskać pełnię zdrowia. Zamachowczyni po pierwszej próbie ratowania się zrezygnowała z ucieczki i oddała się w ręce ścigających. Natychmiast przewieziono ją do siedziby tajnej policji ČK i poddano przesłuchaniu. Nazywała się Fanni Jefimowna Kapłan. Rodowe nazwisko brzmiało Feiga Reutemann,
lub Reutblatt. Przez sąd carski była skazana na karę śmierci za próbę zorganizowania zamachu na carskiego urzędnika. Wyrok śmierci zamieniono na dożywotnie zesłanie i wywieziono ją na Syberię. Do Piotrogrodu wróciła dopiero po rewolucji lutowej w 1917 roku. W lutym 1918 roku postanowiła zabić Lenina. Dlaczego? Sama odpowiedziała w ten sposób. Zastrzeliłam go, sądziła, że zamach się udał, bo wierzę, że był zdrajcą. Żeby zrozumieć ten zarzut, musimy cofnąć się do roku 1914. Sierpień 1914 roku. Europa idzie na wojnę. Niemcy, Austriacy, Anglicy, Francuzi, Belgowie ruszyli na front. Jeszcze weseli, jeszcze zadowoleni. Uważali, że wojna zakończy się szybko, w ciągu 2 tygodni. Armia rosyjska, wypełniając zobowiązania sojusznicze wobec aliantów zachodnich, też poszła na front, aby rozprawić się z armiami Niemiec i Austro-Węgier. Rosjanie przyjęli wieść o wybuchu wojny z radością. Wierzyli swojemu carowi i wierzyli w potęgę swojej armii. Rzeczywiście Rosja była nieźle przygotowana do wojny. Jej stała armia, licząca 1 400 000 żołnierzy, była największa na świecie. W ciągu kilku tygodni na front mogło dojść 5 milionów żołnierzy, a na tyłach pozostałoby jeszcze wiele milionów rezerwistów, których można byłoby powołać pod broń w razie potrzeby. Niemcy bali się rosyjskich wojsk. Bardzo wysoko oceniali rosyjskich żołnierzy, karnych, odważnych, wytrzymałych i mało wymagających. Jednakże nic tak nie osłabia armii na froncie, jak rewolucja na tyłach. Strajki i zamieszki mogły sparaliżować transport i zakłócić mobilizację rezerw. Niemieckiemu sztabowi generalnemu potrzebny był wichrzyciel, który mógłby wywołać rewolucję w Rosji. Mieli na oku Lenina. W chwili wybuchu I wojny światowej Lenin przebywał w Krakowie. Tam utrzymywał kontakty z organizacją o nazwie Związek Wyzwolenia Ukrainy, finansowaną przez rząd austriacki, a ta organizacja finansowała Lenina. Te pośrednie kontakty z rządem austriackim okazały się bardzo przydatne, gdy w sierpniu 1914 roku Lenin jako obywatel wrogiego mocarstwa został aresztowany. Natychmiast z Wiednia przyszło polecenie wypuszczenia Lenina. Co więcej, Austriacy dostarczyli pociąg wojskowy, który zawiózł Lenina do Szwajcarii, do Zurichu. Jednocześnie 30 listopada 1914 roku Leninem zainteresował się rząd niemiecki. A stało się tak w wyniku raportu, jaki z Piotrogrodu nadesłał agent niemiecki, estończyk Aleksander Koskula. I od tego czasu, od 30 listopada 1914 roku, wywiad niemiecki bardzo interesował się Leninem, prowadzącym w Szwajcarii żywot skromnego emigranta. Na froncie wschodnim Niemcy musieli zaangażować poważne siły, aby powstrzymać ofensywę Rosjan, a tych wojsk brakowało na froncie we Francji. Co prawda pod Tannenbergiem 30 sierpnia 1914 roku druga armia rosyjska została zniszczona, jednakże to zwycięstwo Niemcy okupili poważnymi stratami, a powstrzymywanie innych rosyjskich armii wiązało poważne siły. Do końca 1915 roku Niemcom nie udało się odnieść na wschodzie rozstrzygającego zwycięstwa. W 1916 roku, aby odeprzeć uderzenie rosyjskich armii, musieli przerzucić z Francji poważne siły. Sytuacja pogarszała się. Wywołanie rewolucji w Rosji miało dla Niemców wagę taką samą jak zmobilizowanie i wyekwipowanie całej armii. Musieli przystąpić do planu, który przewidywał wykorzystanie Lenina. Wtedy mogliby miliony żołnierzy skierować do Francji i wygrać wojnę we Francji na decydującym froncie. Dalsza obserwacja działań
w Szwajcarii, przekonała Niemców, że ten człowiek może być bardzo przydatny do realizacji ich celów, do wywołania rewolucji w Rosji i rozbicia od wewnątrz monarchii rosyjskiej. Lenin w swoich tezach programowych pisał bardzo wyraźnie. Z punktu widzenia klasy robotniczej i mas pracujących wszystkich ludów Rosji, najmniejszym złem byłaby klęska monarchii carskiej i jej wojsk, uciskających Polskę, Ukrainę i wiele innych ludów Rosji. To musiało się podobać rządowi niemieckiemu. W Szwajcarii kontakt z Leninem utrzymywał ciągle ten sam agent, Estończyk Aleksander Koskyla. I na jego zamówienie, na jego życzenie, Lenin opracował 7-punktowy dokument zawierający warunki, na jakich rewolucyjna Rosja zawarłaby pokój z Niemcami. Tak więc Lenin musiał doskonale zdawać sobie sprawę, kim był Koskyla i dla kogo pracował. Z frontu nadchodziły tylko złe wieści. Milionowe armie ponosiły klęski. Rosyjscy żołnierze mieli już dość życia w okopach, ze szczurami i wszami, a nie widzieli końca. Car zdawał się nie rozumieć powagi sytuacji. Był coraz bardziej odizolowany, coraz bardziej nieświadomy tego, co dzieje się w armii i tego, co dzieje się w społeczeństwie. Naród rosyjski niecierpliwił się. Klęski na froncie, głód, załamująca się sytuacja gospodarcza w kraju, potęgowana przez falę dokuczliwych mrozów, wywołały strajki i demonstracje. Car wydał rozkaz strzelania do tłumu, ale żołnierze odmówili wykonania rozkazu. Rewolta objęła stolicę. Car abdykował. I w takiej sytuacji w Curychu rozpoczęły się negocjacje między ambasadorem niemieckim hrabią Rombergiem i Leninem. Lenin, ten biedny emigrant, postawił warunki. Przejazd przez Niemcy w pociągu eksterytorialnym, do którego nikt nie miałby prawa wejść i nikt nie miałby prawa sprawdzać paszportu. Rząd niemiecki przyjął warunki biednego emigranta. 9 kwietnia 32 emigrantów rosyjskich wyruszyło z Curychu. Wśród nich był oczywiście Lenin ze swoją żoną oraz dwaj jego najbliżsi współpracownicy, Radek i Zinowiew. Na granicy wsiedli do pociągu niemieckiego, dwuwagonowego. Emigranci do jednego wagonu, do drugiego eskorta niemiecka. Pociąg przez 20 godzin stał na bocznicy dworca berlińskiego. Czy wówczas Lenin spotkał się z przedstawicielami rządu niemieckiego, tego nie wiemy. Natomiast z całą pewnością do takiego spotkania doszło w Sztokholmie. Wówczas pojawił się tam Parwóz, rewolucjonista rosyjski, który od wielu, wielu lat utrzymywał bardzo ścisłe kontakty z Niemcami. Lenin wydelegował na rozmowy z Parwusem swojego przedstawiciela, Radka. O czym rozmawiali, nie wiemy, gdyż nie zachował się żaden stenogram. Wiadomo natomiast, że tuż po tym spotkaniu Parwóz pojechał do Berlina i tam został przyjęty przez sekretarza stanu Artura Zimmermana. Również z tej rozmowy nie zachował się żaden stenogram. Jednakże okoliczności pozwalają twierdzić, że chodziło o finansowanie bolszewików już w Rosji. 16 kwietnia 1917 roku na peron dworca w Piotrogrodzie zszedł Lenin, a agent niemiecki raportował do Berlina. Przybycie Lenina do Rosji udane. Działa tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Jedno jest całkowicie pewne. Gdyby w październiku 1917 roku w Piotrogrodzie nie było Lenina, rewolucja nie wybuchłaby. On potrafił pokierować siłami bolszewików i zwyciężyć. A wtedy, w 1917 i 1918 roku, wojska bolszewickie nie były liczne. Miały o wiele potężniejszego przeciwnika, a jednak wygrały. Lenin nie był też szpiegiem ani zdrajcą.
Gdy przyjmował pomoc rządu niemieckiego, był biednym rewolucjonistą, który często głodował w skromnym mieszkanku w Zurychu. Niemcy dawali mu możliwość realizacji wielkiego planu i postanowił to wykorzystać, rozumiejąc, że jego sponsorzy są krótkowzroczni i naiwni. On rozumiał, że przedłużanie wojny sprawi, że wojsko wystąpi przeciwko bolszewikom. Musiał jak najszybciej zawrzeć pokój, za każdą cenę. To było również bardzo ważne dla rewolucji. Oddziały wojska ściągnięte z frontu można było rzucić przeciwko wrogowi wewnętrznemu. Zawarcie pokoju było najwyższym nakazem dla Lenina. Tuż przed Bożym Narodzeniem 1917 roku w Brześciu nad Bugiem rozpoczęły się rosyjsko-niemieckie rokowania pokojowe. Trwały długo. Niemcy chcieli uzyskać ogromne tereny na wschodzie i gotowi byli swoje żądania poprzeć siłą. Gdy po dwóch miesiącach negocjacji Rosjanie wzbraniali się przyjąć ich warunki, w lutym 1918 roku wojska niemieckie rozpoczęły działanie. Dopiero wówczas Lenin przeforsował zgodę najwyższych władz Rosji na zawarcie pokoju. Dzięki temu pokojowi Niemcy mogli wycofać swoje armie z frontu wschodniego i przerzucić je do Francji. Zyskali również ogromne połacie ziemi. W myśl postanowień układu Rosja miała wycofać się z Królestwa Polskiego, państw nadbałtyckich, częściowo Białorusi i Ukrainy. Ponadto zobowiązała się do całkowitej demobilizacji sił zbrojnych oraz wypłacenia odszkodowań wojennych w wysokości 6 miliardów marek. To była bardzo wysoka cena. Dlatego Lenin nazwał ten pokój haniebnym, ale koniecznym. Dlatego Fanny Kapłan uznała Lenina za zdrajcę i dlatego w lutym 1918 roku postanowiła zabić go. W lutym 1918 roku, a więc miesiąc przed podpisaniem pokoju brzeskiego. Jednakże nie była sama. Należała do 14-osobowej bojowej organizacji socjalistów-rewolucjonistów. Organizacja ta, choć bardzo nieliczna, działała bardzo sprawnie i metodycznie. Ponieważ nie wiedziano, w którym zakładzie, do którego zakładów przemysłowych Moskwy przybędzie Lenin, podzielono Moskwę na 4 dzielnice. I w każdej z tych dzielnic działała dwuosobowa bojówka. Obserwator miał dowiedzieć się, do którego zakładu przyjedzie Lenin i wówczas przekazać sygnał do egzekutora oczekującego w centralnym punkcie dzielnicy, który na ten sygnał miał przybyć na miejsce i wykonać wyrok. I tak było 30 sierpnia 1918 roku. Tym obserwatorem był robotnik o nazwisku Nowikow. On właśnie dowiedział się, że Lenin będzie w zakładach Michelsona. I powiadomił Fanny Kapłan, nie wiemy w jaki sposób, która oczekiwała w Pałacu Sierpuchowskim. Była uzbrojona, miała przy sobie pistolet Browning oraz 3 naboje. Pociski były nacięte na krzyż, a w ten krzyż napuszczono kurary bardzo silnej trucizny, która jednak nie zadziałała. Gdy Lenin wychodził z drzwi zakładu, ktoś pośliznął się. Pamiętamy, że ten człowiek, przewracając się, zablokował wejście. Tym właśnie człowiekiem był Nowikow. To on przewrócił się umyślnie, aby uniemożliwić ludziom idącym za Leninem wyjście na dziedziniec. Tak, aby na dziedzińcu Lenin był sam, aby Fanny Kapłan, która tam już na niego czekała, miała ułatwione zadanie. I wtedy Fanny Kapłan strzeliła, następnie rzuciła pistolet na ziemię. Tego pistoletu nigdy nie odnaleziono. Ozdrowienie ze śmiertelnej niemalże rany zapoczątkowało kult Lenina. Prasa pisała: Lenin trafiony 2 kulami z przeszytym płucem odmawia przyjęcia pomocy i wstaje o własnych siłach. Następnego ranka, choć jeszcze zagrożony śmiercią, czyta gazety, słucha, uczy się, obserwuje, aby się upewnić, że parowóz wiodący nas ku światowej rewolucji nadal działa. Tej apoteozie towarzyszyły narodziny terroru. 4 i 5 września opublikowano 2 dekrety. Komisarz spraw wewnętrznych rozkazywał: spośród burżuazji i oficerów należy wziąć licznych zakładników. W przypadku najmniejszych prób oporu należy natychmiast stosować masowe egzekucje.
stosowano masowe egzekucje. Rosja pogrążała się w terrorze. Lenin chciał oszczędzić pani Kapłan. Nie chciał jej zabijać. Dlaczego? Obmyślił sobie, że karą największą dla niej będzie pobyt w więzieniu, z którego obserwować będzie, jak rozkwita państwo radzieckie. Dlaczego plan ten nie został zrealizowany? Tego nie wiemy. Prawdopodobnie oprawcy zauważyli, że u pani Kapłan rozwija się choroba umysłowa, a więc nie będzie mogła docenić rozkwitu państwa radzieckiego. 3 września 1918 roku komendant ochrony Kremla, były marynarz o nazwisku Małkow, otrzymał polecenie zastrzelenia Fanny Kapłan. W swoim pamiętniku napisał: wyprowadziłem ją na dziedziniec. Był to niewielki zaułek, placyk, na którym parkowano kremlowskie samochody. Przedtem Małkow kazał włączyć silniki samochodów, aby ich warkot zagłuszył krzyk kobiety. Do wozu rzuciłem ostry rozkaz i wskazałem na samochód stojący u wjazdu do zaułka. Fanny Kapłan, spazmatycznie kuląc ramiona, zrobiła krok, potem drugi. Podniosłem pistolet.